Witam się dzisiaj z Wami bardzo, bardzo serdecznie. Jak wiecie, jestem w pracy, opiekuję się stuletnim, prawie stuletnim, 98-letnim seniorem, ale jest już godzina 21 wieczorem i mam czas dla Was. Mam czas dla Was i z Wami chciałam się bardzo dzisiaj spotkać, chociażby na chwilkę wieczorem. W jednym z filmików prosiłam Was o przesyłanie na mojego maila listów dotyczących Waszego życia. Takich opowieści o Waszym życiu, o Waszej pracy, o Waszym życiu na emigracji, o pracy, obojętnie jakiej, czy opiekunki, czy pielęgniarki, czy księgowej, jakiejkolwiek, ale właśnie takiego opowiadania z życia wziętego. Coś takiego fajnego, z czym chciałybyście się z nami wszystkimi tutaj podzielić. A wpadłam na ten pomysł, ponieważ jeszcze 18 marca tego roku dostałam przepiękny list, przyszedł na mojego maila od M. Od, nazwijmy ją, pani M. Pozwólmy, że osoby, które nie chcą, zostaną anonimowe, ale list jest tak ciekawy, że chciałabym Wam go przeczytać, a tym bardziej, że uzyskałam zgodę osoby, która ten list pisała. Nazywam się M i ponad pół roku temu podjęłam się pracy jako opiekunka osób starszych w Niemczech. Kiedyś jako młoda dziewczyna byłam raz kilka miesięcy. Obecnie mam za sobą 3 kontrakty, w tym Wigilię i Sylwester. 2 tygodnie temu wróciłam. Teraz odpoczywam. Podobnie jak pani, jestem osobą dobrze wykształconą, choć to w tej pracy nie ma znaczenia. Ja pracuję dla polskiej agencji. Czy jest lepiej? Nie wiem. Dlaczego to pani pisze? Bo oglądając panią dzisiaj w filmiku, to było w marcu, zobaczyłam siebie, ale siebie sprzed 2 lat. Mnie, kiedy byłam mobbingowana i wykorzystywana tutaj w Polsce. I ja odeszłam. Odeszłam, nie mając nic w zanadrzu, kompletnie nic. Odważyłam się odejść i nie żałuję. Żyję. Zaczęłam się na nowo cieszyć życiem. I powiem jeszcze jedno. Kiedy jechałam do Niemiec, to jechałam z nastawieniem zarobienia pieniędzy, ale poszanowania mojej pracy, mojego czasu. I kiedy wiedziałam, że moje granice są forsowane, reagowałam. Trzeba reagować lub zmieniać, odejść w lepsze miejsce. Wywalczyłam sobie na tyle, że nie wysyłają mnie już na tak zwaną minę, bo wiedzą, że im to zgłoszę i zażądam dopłaty albo wprost zmiany, a mogę to zrobić, bo mam przewagę w postaci dobrej znajomości języka niemieckiego i dobrych referencji. Wie pani, jak to jest. Niemcy, żeby mogli zapewnić swoim rodzicom opiekę 24 godziny na dobę, musieliby zapłacić 10 tysięcy euro za osobę miesięcznie. Dlatego biorą polskie, serbskie, czeskie i rosyjskie niewolnice. Bo to w większości przypadków jest niewolnicza praca. A my musimy tyrać. Niemcy podpisują z agencją opiekę na 24 godziny na dobę, a my mamy wstawione w umowie 160 godzin miesięcznie, co jest kłamstwem. Bo normalnie pracujemy minimum 235,
jak nie więcej. Przecież soboty i niedzielę też. Jak ostatnio byłam, jeden kontrakt i wzięłam drugi i byłam u dwojga staruszków. Każdemu, kto dzwonił, starsza pani chwaliła się, że ona ma opiekę całą dobę, a jak chciałam wyjść do miasta, powiedziała, że ona nie rozumie, że ja idę. Przecież ja mam być cały czas w domu. Opieka 24 godziny na dobę. To jest nieprawda, ale Niemcy tak naszą pracę rozumieją. Zapłacili za niewolnika, to go mają przez 24 godziny na dobę. Kolejna rzecz. Często jak dwie osoby do opieki, a w umowie, często są dwie osoby do opieki, a w umowie wstawiona jest tylko jedna. Bywają dzieci, które jakby mogły, to by jeszcze od nas pieniądze wzięły i wykorzystały, jak tylko się da. Godzina lub dwie przerwy i to nie zawsze z wyjściem. Urodziny, sprzątanie w domu, pieczenie ciast. Opryskliwe Flegedienst, opryskliwe Putzfrau. Raz zdarzyło się, że wydarła się na mnie rosyjska Putzfrau. Innym razem inna przyszła i namówiła staruszkę, że ona umyje okna, ale ja mam jej pomóc. Nie zrobiłam tego. Odmówiłam, powiedziałam, że jeżeli rodzina chce, to w ostateczności sama umyje te okna, ale jeżeli Putzfrau chce zarobić, to musi je umyć sama. Bo ja nie jestem jej opiekunką, żeby jej pomagać. I sama umyła. Jak nie było nikogo w domu, brała to, co ja uprasowała i niosła, że to ona uprasowała i brała za to pieniądze. Ale na szczęście byłam u trzeźwo myślących ludzi i ja w końcu poskarżyłam się rodzinie. I ją pogonili. Byłam tam aż 4 miesiące. I to kiedyś co, jak byłam młoda i pierwszy raz pojechałam. Potem poszłam do pracy w Polsce, w biurze i łzy mi ciekły, bo tak tęskniłam za tamtą pracą. A tu teraz. U niedawnej pacjentki. Raz przed myciem okien uratowało mnie to, że byłam pierwszą opiekunką i na samym początku dali aneks do umowy mojej pacjentce przy mnie i tam było napisane, że ja nie mogę myć okien. Sprzątać ogrodów, strychów i piwnic i robić generalnych porządków. I fakt, że to wiedziałam, uratował mnie. Bo przed urodzinami przyszła znajoma do staruszki, dom w połowie zbudowany ze szklanych szyb. I siadła i mówi, że M okna może umyć przed urodzinami. A ja mówię, że niestety nie mogę. Pytają mnie, dlaczego? Odpowiedziałam, że mam zakaz. One były oburzone, chciały dzwonić do firmy. A dzwońcie! Staruszka, myślałam, że mnie zje za to. Mówi do mnie, a kto to kontroluje? Kto będzie wiedział, że ty to umyjesz? U tej staruszki na wyżywienie miałam 50 euro tygodniowo. I ta sama znajoma od okien dzwoniła i pytała, co ugotowałam. Jak pojechałam z nią do sklepu przed urodzinami pacjentki coś kupić, to skorzystałam z okazji, że ona płaci i nawrzucałam sobie na zapach puszek, bo nie miałam jej co dać. Jest jeszcze z tego czasami musiałam kupić podpaski, chyba pieluchy. Kolejny raz staruszka wymyśliła sprzątanie ogrodu. Czyli najpierw było mycie okien, przyszło sprzątanie ogrodu. Znów odmówiłam, bo znałam ten zapis i przyszła firma, która za dni pracy
zaśpiewała 3,5 tysiąca euro, a ja nie wiem, czy bym 100 euro dostała. Czyli firma dostała za umycie, nie, za sprzątanie ogrodu, za pracę ogrodu, zażyczyła sobie 3,5 tysiąca euro. A ona, staruszka, chciała, żeby to zrobiła opiekunka. I nie wiadomo, czy by cokolwiek dostała, a może by dostała, jak pisze, 100 euro ze znakiem zapytania. Ja wiem, że biorą bardzo dużo, chyba 25-30 euro za godzinę biorą pracy ogrodnicy, albo i więcej, nie wiem. Potem pojechałam do pana. Byłam z nim święta i Sylwestra 2 miesiące i wróciła do niego opiekunka, która jest tam na stałe. Jak ludzie, dał pieniądze na jedzenie. Jego kuzyn powiedział mi, żebym w sklepie kupiła, co chcę dla siebie do jedzenia. Bardzo dobry człowiek. Ubierałam choinkę, gotowałam zupy, dania z mięsa. To było lekkie zlecenie. Tak lekkie, że jest tam opiekunka na stałe. Zjeżdża tylko na święta. Tak jak mówiłam, bardzo dobra. Bardzo dobre miejsce pracy jest chwytane przez opiekunki. Opiekunki nie opuszczają. Wyjeżdżają tylko właśnie na urlopy, na święta, ale trzymają się tego miejsca i nie chcą zmienić, w ogóle nie chcą puścić tego miejsca. Wszędzie czują konkurencję. I jeszcze byłam potem u dwojga staruszków i też nie mogę narzekać. Chociaż tutaj już była córka i musiałam bardzo się pilnować, bo wiedziałam, że od naszej agencji, że poprzednią dziewczynę oskarżyła o kradzież 100 euro i zażądała od firmy obniżenia kosztów opieki. Widzę, że pani jest wykorzystywana do późnych godzin nocnych. To jest z marca. Ja tam wtedy dosyć długo pracowałam, chyba z seniorem. Można opowiadać o seniorce czy seniorze oprócz czegoś tam ogólnego. To jest sprawa prywatna, rodziny, opiekunki. Tak jak ktoś przychodzi do lekarza, jakieś mam dolegliwości, to nie może później lekarz wziąć mikrofon i powiedzieć: ta osoba jest taka, 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 bo źle jadła, bo się źle prowadziła. Jest to taki temat tabu. Z tego, co dzisiaj pani mówiła, nawet nie może pani zbyt wiele podać wiadomości. Tak. Niech pani nie pozwoli sobie na takie traktowanie. Pani Barbaro, nie ta firma to inna, nie ta agencja to inna, nie ta rodzina to inna. Ja zawsze powtarzam, że starych Niemców jest 22 miliony. Każda z nas znajdzie pracę. Z polskich agencji dość dobrze się współpracuje z taką i z taką agencją. I tak dalej. Niech pani kopnie w dupę tę babkę i wybierze swój komfort pracy. To już tak, dziewczyny, między nami. Od jakiegoś czasu oglądam pani filmiki ku dużej inspiracji i radości. Piękny list napisany przez panią M. Bardzo się cieszę, że go otrzymałam i przede wszystkim, że mogłam się z wami tym listem podzielić, tymi doświadczeniami, które jakby są taką przestrogą, ostrzegają, co nas może spotkać w pracy i to nas spotyka, bo ja to spotykałam w 80% mojej pracy, właśnie takie traktowanie nas jako niewolników. Rzadko spotykało się super miejsce pracy. Ale cieszę się, teraz przedstawiłam wam i napiszecie mi. Cieszę się, że mogłam się z wami podzielić tym listem. Kochani, bardzo dziękuję wam za obejrzenie filmiku, za to, że spędziłyście razem ze mną czas. Jestem ciekawa waszych komentarzy, jestem ciekawa, co sądzicie o tym wszystkim. A ja żegnam się już z wami, bo jest dosyć późno. Jest godzina 22:45. Przynajmniej będę dobrze spała. Taką
wszystko, mam nadzieję. I do najbliższego spotkania, które myślę będzie już niedługo. I całuję Was wszystkie mocno. Dziękuję za to, że jesteście. Pa, pa.